Witam serdecznie wszystkie dusze, z tej strony Lukas i chciałem was zaprosić do kolejnej pogadanki o najnowszych materiałach z Elden Ring. Jestem przekonany, że duża część z was wręcz nie może się doczekać tej zacnej produkcji, która swoją premierę będzie miała, mam szczerą nadzieję, 25 lutego tego roku. W tej pogadance skupimy się o materiałach, które stosunkowo niedawno wyciekły do internetu, a których autorem jest youtuber o pseudonimie Ersa, który prezentuje możliwości Elden Ring i teraz się temu przyjrzyjmy. Oczywiście link do kanału wspomnianego autora znajdziecie w opisie filmu. Tak więc nie przedłużajmy i zaczynajmy. Zacznijmy od lokacji tak ikonicznej dla From Software jak katakumby. No, może nie tak ikonicznej jak bagna, ale jednak. Możemy przyjrzeć się konstrukcji tej lokacji oraz spotkać nowych przeciwników, z którymi będzie dane nam się mierzyć, oraz kochane przez nas wszystkich pułapki oraz zasadzki. Jak widać, mrok, terror, strach będą nam towarzyszyć, gdy z duszą na ramieniu będziemy eksplorować katakumby w najnowszym dziele From Software. Drugim bardzo ciekawym podpunktem jest kreator postaci w Elden Ring. Czy ja naprawdę muszę cokolwiek dodawać? System jest naprawdę szczegółowy, choć widać na nim pewne braki wynikające z jeszcze fazy testów. Jedno jest pewne, czekają na nas nowe odmiany Shreka oraz innych dziwactw w dziele Miyazakiego. Wracając do przeciwników, to mogliśmy zauważyć także tego oto pana. Na pierwszy rzut oka przypomina nieco czarnego rycerza, tak dobrze znanego nam przeciwnika z trylogii Dark Souls. Ale... to, co zaprezentował, potrafi wgnieść fotel. Czy wy też nie możecie się doczekać walki z tym jego mościem? Bo ja, szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. No i na dziś to tyle. Jeśli mam być szczery, to z wielką ochotą chciałbym wykonać skok w czasie i przenieść się już do upragnionej daty premiery. A wy? Co sądzicie o materiałach? Jesteście jeszcze bardziej podjarani, czy może jednak coś was odrzuciło? Dajcie znać, co o tym sądzicie i cóż, drogie dusze, ćwiczmy cierpliwość, przyda nam się w najbliższym czasie.